Halo, tak? Już możemy zaczynać. Więc tak, witam Państwa na Comic-Con. Na spotkaniu z Mirą Morawską, pseudonim Sonne. Zonę, tak. I z Karoliną Plewińską, pseudonim Szarosem. Cześć. Ja nazywam się Dariusz Strągowski, będę prowadził spotkanie. Spotkanie będzie trwało około 40 minut, pewnie trochę krócej. Ale jakby nie mamy sesji pytań, bo zazwyczaj są dosyć żenujące sesje pytań, nikt się nie odzywa. Więc jeżeli by Państwo mieli pytanie, to proszę się zgłaszać w trakcie. Tak, przerywać nam i mówić, bo to jest spotkanie dla Państwa i jeżeli by Państwa coś się interesowało, to będziemy chwalić i będziemy odpowiadać na nasze. Ja nie będę tutaj. I pierwsze pytanie, jakie mam, to właśnie, czy mógłbyś się wytłumaczyć swoje pseudonimy? Znaczy, mój pseudonim jest bardzo prosty, jestem fanką Rammsteina i Zone to jest pierwszy utwór, który usłyszałam i mój ulubiony utwór. I to jest w sumie cała filozofia. To jeżeli chodzi o mój pseudonim Szarosen, to jak byłam zbuntowaną, mroczną nastolatką, chciałam pisać powieści, fantasy. I Szarosen to była taka rasa, którą wymyśliłam wtedy, to pochodzi po prostu, lubiłam sprawdzić jakieś takie własne, wymyślane słowa, po prostu zlepek dwóch słów, to cała filozofia tak naprawdę. I mimo, że to było dawno, dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach, to jakoś to do mnie przypnęło i no i to tak zostało. Już naprawdę bardzo długo mam ten pseudonim, kilkanaście lat. No dobra, to zacznijmy od takiego najbardziej podstawowego tematu. Dlaczego komiks jest tym medium, w którym opowiada się swoje historie? Bo co jest... tak. Dobra, to jeżeli o mnie chodzi, dlaczego komiks? No to tak jak mówiłam, ja w ogóle wychowałam się na książkach i najpierw chciałam pisać powieści, ilustrować książki. Ale parę lat temu właśnie wpadłam w to środowisko komiksowe, poznałam innych komiksiarzy, zobaczyłam ten taki kolorowy świat, który mi się bardzo spodobał i stwierdziłam, że że to będzie to, czym ja wyrażę te swoje myśli, bo to jest to, co mnie najbardziej fascynowało, zawsze to tekst i ilustracja, a komiks jest połączeniem tego tekstu i ilustracji. Powiem szczerze, że ja w dzieciństwie za bardzo nie czytałam komiksów, i to jest cały czas coś, co ja odkrywam jakby na nowo, interpretuję też po swojemu i właśnie bawię się tym połączeniem tak naprawdę właśnie tej warstwy literniczej i tej takiej wizualnej. Bardzo mi się podoba to takie połączenie i możliwości, które daje komiks. To jest niezwykłe tak naprawdę, bo każdy komiks, który robię, staram się robić inaczej, podejść do niego w inny sposób i to za każdym razem to jest wielka frajda naprawdę. Czy komiks w ogóle był obecny w Twoim takim jakby wychowaniu artystycznym, czymś takim? No tak jak mówiłam, na książki właśnie, tam babcia polonistka, mama mi dużo czytała, ale komiks, no to wiadomo, że tam Kaczapela, pamiętam Widonia w Angorce, babcia mi specjalnie dawała do poczytania, jakieś tam później były Licze, nie wiem czy ktoś pamięta Witch, to było, o właśnie, ja to było super. Także trochę tam, no ale tak naprawdę to później już się zetknęłam, dziękuję bardzo. No, dlaczego komiks? No u mnie to jest trochę podobnie, to znaczy ja już od dziecka lubiłam wymyślać historię. Początkowo marzyłam, że zostanę pisarką, jako taka sześcioletnia dziewczynka. Wymyślałam już wtedy jakieś swoje postacie i przygody. Ale przez całe moje takie młode życie, dzieciństwo, okres nastoletni, ciągle się u mnie zmieniało to wrażenie tego, czym ja bym się chciała zajmować w życiu, w jakiej formie bym chciała swoje historie pokazywać. I to były właśnie raz opowiadania, innym razem sobie marzyłam, że zostanę aktorką albo reżyserką i w ogóle wszystko, co wymyślam, to zawsze sobie wyobrażam jako film. Ale też w międzyczasie był właśnie komiks, bo też jako dziecko rysowałam komiksy, bo w pewnym sensie one mi przypominały filmy. Oczywiście dzisiaj doskonale wiem, że komiks jest zupełnie innym medium, ale wtedy jakby miałam takie proste skojarzenie i po prostu sobie myślałam, no to jest coś, nad czym mam pełną kontrolę i co jestem w stanie samodzielnie wykonać. Jakby stworzyć pełną historię, nie jest to
tak jak na przykład filmy, to jest jednak praca wielu ludzi. Komiks można wykonać samemu i samemu opowiedzieć historię. Więc jakoś tak zostało po prostu. Z czasem też oczywiście zaczęłam się tam trochę tymi komiksami, szczególnie mangą, interesować. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat. A jakie historie Was interesują? Jakie historie byście chciały opowiadać? Na co zwracać uwagę? Jakich czytelników zachęcać? No ja bym chciała celować przede wszystkim w taką grupę wiekową, powiedzmy, młodych dorosłych. I historie, które chcę opowiadać, to przede wszystkim jakieś... Zawsze są to jakieś historie, które, no może z wyjątkiem Bazyliki, ale które mają w sobie jakiś taki wątek nadnaturalny, nazwijmy to, tak? Czyli jest to albo jakieś fantazy, albo nie wiem, jakaś historia o wampirach, czy tego typu historie. Przede wszystkim chciałabym opowiadać takie historie, które nie wiem, jakby to powiedzieć. Nie mam takiego zamiaru, że to ma być jakieś super ambitne i że ja to rysuję, nie wiem, z myślą, że to ma być w przyszłości jakieś tam dzieło, które wszyscy będą studiować i się tym zapytać, tylko po prostu, żeby dawało to rozrywkę ludziom. Ale żeby to też były jednak najczęściej takie klimaty poważne, może nawet czasami ponure, bo z jakichś powodów lubię po prostu smutne tematy. Chociaż to jest zabawne, że nie zawsze lubię oglądać smutne rzeczy, ale tworzyć jak najbardziej. Ale rozumiem, że jesteś zainteresowana właśnie tak, jak mówisz, taką fikcją, tak? Nie jesteś zainteresowana takimi osobistymi historiami, wiesz, w jakiś sposób opowiadającymi o tobie, twoim życiu? To znaczy, na pewno jakieś tam doświadczenia z mojego życia są umieszczane w moich komiksach. To tutaj jakby co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że korzystam z tych doświadczeń życiowych. Natomiast nie zamierzam tworzyć jakichś takich historii biograficznych ani niczego w tym stylu. Bo zastanawiam się, bo te twoje komiksy dwa, które bardzo fajne historie one opowiadają, ale to są takie głównonurtowe, że się tak wyrażę, takie mainstreamowe fabuły, fikcje. Czy zastanawiasz się jakby nad czytelnikiem, czy jest czytelny na to, jakby, bo wiesz, bo komiks jest takim medium, gdzie po głównonurtowej historii bardzo łatwo sięgnąć. W ogóle gigantów z zagranicy, wiesz, superbohaterszczyzny i tak dalej, mnóstwo jest jakby. Znaczy, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy się tam nad tym jakoś tak bardzo głęboko zastanawiałam, tak? Jakby no, grupa wiekowa, to tak jak powiedziałam, to chciałam celować przede wszystkim w taką grupę, ale myślę też, że to tak może śmiesznie zabrzmi, ale ja po prostu tworzę komiksy takie, które mi sprawiają frajdę. To są historie, które uważam, że jak ja bym je czytała, to by mi się spodobały. Jeśli komuś się też spodobają, to się oczywiście najbardziej cieszę, bo to jest dosyć ważne jednak, żeby te komiksy docierały do większej grupy odbiorców. Natomiast nie mam jakby takiego ciśnienia, że nie wiem, że muszę się wbić w czyjś gust, że muszę tą historię stworzyć w taki sposób, bo inaczej to się może nie spodobać. Nawet... Nie masz w ogóle takiego rynkowego myślenia, że się tak wyrażę? Nie, jestem strasznie taka... Nie myślę o tym. Nie myślę o pieniądzach. To jest może mój błąd. A jak Karolina, jakimi ty jesteś historiami zainteresowana? Jakimi historiami jesteś zainteresowana? Co byś chciała opowiedzieć? Co byś chciała przekazać swoim czytelnikom? No to tak, u mnie w ogóle to się zaczęło. Tutaj właśnie wziąłam swoją bibliotekę, Biblioteka Dusz, to jest jeden z moich pierwszych komiksów. Moje te pierwsze komiksy to były takie, bardzo mi się podoba takie mroczne właśnie, taki klimat, jak Alice w Krainie Czarów czy Koralina, i właściwie od takich historii zaczynałam. Moje pierwsze historie, ja pewnie pamiętam, były takie bardziej mroczne właśnie te moje pierwsze rysunki. Natomiast kierunek, w jakim później zaczęłam podążać, to co robię w tej chwili u siebie na fanpage głównie, to są komiksy, które stwierdziłam po prostu ostatnio, że zacznę poruszać jakąś taką tematykę, która jest dla mnie bardzo ważna. Ponieważ tam między innymi na przykład byłam wolontariuszką w domu dziecka, to zawsze mnie interesowała taka tematyka, na przykład właśnie problemów, które mają dzieci, których nikt nie dostrzega, które są bagatelizowane, jakieś takie... taka mroczna strona dzieciństwa, o której nikt nie mówi. Stwierdziłam, że
zacznę poprzez takie ważne tematy, mówić o tym. Oczywiście też marzy mi się, żeby to wplatać w jakieś dłuższe historie. Tam jako tako się właśnie staram. Te takie moje baśniowe połączenie tej baśniowości z tą tematyką, która mnie ciekawi. No mniej więcej w takim kierunku właśnie zaczęłam iść. Taka tematyka, jakbym to nazwała pedagogiczno-edukacyjno-psychologiczną, czyli takie tematy już raczej bardziej, które nas dotykają, nas wszystkich, gdzieś tam zasłyszane, czy jakieś tam moje własne przemyślenia, właśnie troszeczkę cięższa taka tematyka, bardziej może już dotycząca prawdziwego życia, już może trochę w tej baśniowości weszłam na rzecz tego takiego właśnie. No, ty opowiadając takie historie, musisz mieć jakiegoś czytelnika w głowie, jakiegoś swojego wyimaginowanego, dosłownego czytelnika. Jaki to jest czytelnik, jaki to jest człowiek? Do kogo ja trafię, tak, z tymi komiksami? Myślę, że patrząc na odzew, jeżeli chodzi o moje komiksy, te co na fanpage'a wrzucam, to bardzo dużo się do mnie odzywa ludzi młodych, czyli powiedziałabym gimnazjum, liceum. Oprócz tego piszą do mnie rodzice, nauczyciele, psycholodzy też. Myślę, że tutaj cieszę się, jak na przykład dostaję wiadomości od nauczycieli, że na podstawie moich komiksów były prowadzone zajęcia w szkole, albo że moje komiksy gdzieś wiszą na ścianie w szkole, albo w jakimś gabinecie psychologicznym. Też chyba na podstawie biblioteki były jedne zajęcia prowadzone w szkole. Także myślę, że właśnie do takiej grupy odbiorców trafiam. Natomiast najbardziej to bym chciała trafiać do rodziców i do dzieci. Jakoś tak te tutaj i dla dzieci tworzyć, i tworzyć dla rodziców. Napytacie jakieś takie, nie wiem, górnolotnie teraz mamy poczucie misji, żeby pomóc ludziom? No u mnie jest to poczucie misji. Nie wiem, jakoś myślę, że mam coś takiego w sobie właśnie, że zawsze czułam, że chcę coś przekazać światu, chcę coś światu powiedzieć. Najpierw po prostu jako nastolatka chciałam podzielić się ze światem historiami, które sobie tworzę w głowie, dlatego tam pisałam jakieś opowiadania fantasy, których nikt nigdy nie przeczyta, ale później właśnie jako dorosła osoba zaczęłam widzieć więcej, myśleć więcej, dochodzić do jakichś tam różnych wniosków, nie godzić się na niektóre rzeczy i stwierdziłam, że tak, że przez rysowanie komiksów myślę, że chciałabym coś zmienić, coś przekazać, coś zmienić. Dostaję czasami takie wiadomości, że moje komiksy rzeczywiście pomagają ludziom, co jest dla mnie niesamowite, naprawdę. Nie wiem, na Sylwestrze, na imprezie sylwestrowej podszedł do mnie chłopak i zaczął opowiadać właśnie, że tam mi dziękuję za te komiksy, bo moje komiksy pomogły. Z jednej strony wiem, że nie jest to nic wielkiego tak naprawdę, bo komiksów nawet w tej tematyce jest wiele i dużo lepszych, ale z drugiej strony jak tak sobie myślę o tym, że może to komuś pomoże, to widzę sens tak naprawdę w tym rysowaniu, bo nie chciałabym się rysować, gdyby nie to. Nie wiem, no tak samo rysowanie do rysowania, to myślę, że to nie dawałoby mi takiej energii chyba. To jest ciekawe, co mówisz, bo jakiś tydzień temu rozmawiałem z Marcinem Podolcem, miałem powiedzieć o taką rzecz, która mnie bardzo zainteresowała, że on się stara w ogóle nie robić żadnej szkicy, nie spisywać nigdzie historii i tak dalej, bo sam akt opowiadania historii jest tym, co go najbardziej kręci. I jak już spisze tą historię gdzieś, to już później nie ma ochoty jej rysować jeszcze raz. Co jest takiego, co wy najbardziej lubicie właśnie w procesie zwrócił? Teraz ja. Mira, tak. Ojej, co ja lubię najbardziej w procesie twórczym? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. Ja chyba najbardziej lubię ten moment, kiedy zaczynam wiedzieć, że to, co tworzy, zaczyna przybierać jakąś formę. Znaczy, jeśli chodzi o taką rzecz pod względem technicznym, to chyba najprzyjemniejsze dla mnie jest pisanie tekstów. Przede wszystkim moje scenariusze to są same dialogi. Jakby ja w ten sposób daję sobie tam jakąś swobodę na to, żeby decydować potem w trakcie, jak to wszystko ma wyglądać.
i chyba kontury, bo to jest taki moment, kiedy już nie muszę tak dużo myśleć nad rysowaniem, bo jak robię szkic, to najczęściej się dosyć męczę i bo się zastanawiam, jak to ma wyglądać i tak dalej. I tutaj jeśli chodzi o to, to jest na pewno... szkic jest męczący po prostu dla mnie. Co też nie znaczy, że nie jest przyjemny, bo jakby to było dla mnie zupełnie nieprzyjemne, to bym w ogóle nie rysowała, więc to jest taki po prostu moment, kiedy jednocześnie się to kocha i nienawidzi. Natomiast... ojejku... Nie wiem, co innego mogę powiedzieć. Chyba właśnie ten moment, kiedy to wszystko, co stworzyłam, zaczyna przybierać jakąś konkretną postać, to jest właśnie ten moment, który ja najbardziej lubię w procesie twórczym, bo oczywiście lubię wymyślać, bo zawsze muszę coś najpierw wymyślić, żeby coś stworzyć. I powiedziałabym, że to jest na drugim miejscu tego, co jest najprzyjemniejsze. Natomiast ja przez wiele lat miałam ten problem, że nic nie kończyłam. I po prostu pierwszy raz, kiedy mi się udało skończyć rysować komiks, to czułam tak ogromną satysfakcję. I to mi jakby zostało dalej, że właśnie jak skończę, jak w końcu widzę, że to jakoś wygląda, jak na moje możliwości, to sprawia mi ogromną frajdę. A tutaj zapytam też przy okazji, jeszcze zanim do Karoliny przyjdziemy, jak bardzo jesteś krytyczna do rzeczy, które kiedyś wypuściłaś, byłaś z nich mega dumna, mega zadowolona i po latach wracasz do nich i patrzysz i co myślisz? To zależy, jak bardzo wstecz patrzę. Bo na przykład, tutaj taka anegdotyczna historia, znalazłam któregoś razu, już będąc osobą dorosłą, bo jakiś stary komiks rysowany na podstawie Czarodziejki z Księżyca. I to było coś niesamowitego, ponieważ na pierwszych 8 kadrach, w 6 kadrach pojawiało się zdanie Cibiusa zniknęła z zamku. I to mnie tak rozbawiło, że wiadomo, ja to rysowałam mając 10 lat, tak? I oczywiście, że nie powiem dzisiaj, że to było w jakimkolwiek stopniu dobre, bo nie było, ale lubię patrzeć na to, co kiedyś stworzyłam, bo to mi przypomina jakby pewną frajdę, jaką wtedy czułam. To mi też pokazuje już, jeśli chodzi o jakieś tam późniejsze moje rzeczy, że jednak jest tam jakiś progres. Bo ja jestem generalnie dosyć krytyczna do swoich rysunków. To znaczy, ja jestem z jednej strony krytyczna, a z drugiej strony mówię, no ja nie mam czasu na to, żeby się przejmować tym, że nie umiem rysować, tylko muszę rysować, jeśli chcę coś skończyć. Ale zdaję sobie sprawę, że mogłabym rysować trochę lepiej. Natomiast teraz zgubiłam się, co mówiłam wcześniej i co chciałam powiedzieć. Nie, to już za daleko. Dlatego czasami potrzebuję spojrzeć właśnie na to, co stworzyłam kiedyś, bo jakby widzę pewne błędy, ale czuję też w tym, co stworzyłam, jakąś taką energię. Przypominam sobie, że to jest właśnie to, co lubię robić, że to mi sprawia frajdę i nie wiem, co jeszcze. Karolina, musimy to trochę przewinąć teraz. Jaką część procesu twórczego ty lubisz najbardziej? Co się sprawia najmniejszą satysfakcję? No to ja najbardziej. Twórczość dla mnie to jest było takie istne szaleństwo. Już jako bardzo młoda osoba byłam zafascynowana Van Goghiem i tym jego podejściem do sztuki. On malował obraz za obrazem. Te kolory tam były bardzo żywe, także ja bardzo lubię szał twórczy. Bardzo lubię bawić się kolorem, takim bardzo żywym. Bardzo lubię tam taką swobodę, którą na przykład ostatnio odnalazłam w kredkach akwarelowych, które już są po prostu totalnie odjechane i nie panuje się tak naprawdę nad tą samą kolorówki. W ogóle akwarele bardzo lubię. Bardzo lubię bawić się kompozycją, geometrią. Aktualnie na przykład tworzę komiks, którego każda strona gdzieś się układa w jakąś konkretną figurę geometryczną. Także podoba mi się też bardzo to w procesie twórczym, jeżeli chodzi o komiks, że każdy komiks mogę robić inną techniką, w innym stylu, zupełnie. W każdym komiksie mogę próbować czegoś nowego i bardzo lubię właśnie ten taki szał czy eksperymentowanie. Natomiast nie lubię linijki, nie lubimy się z cyrklem, nie lubię planowania, spisywania tego wszystkiego. Czyli generalnie wszystko, co wymaga tego takiego
precyzyjnego myślenia, to niestety to ja muszę się z tym bardzo tego zmusić. Jest to niezbędne w rysowaniu komiksu. A jeżeli już chodzi o tą taką swobodę i tak dalej, no to mówię, naprawdę to jest, czy taki flow się wtedy czuję w tym. Czyli ty jesteś taką chaotyczną, żarty z kota. Chaotyczną, to w takim razie zadam się takie pytanie, bo jest taka myśl Mateusza Skutnika, którą ja bardzo lubię. Mateusz uważa, że artysta komiksowy jest nie w tym rysunku, który mu najbardziej wyszedł, ale w tym, który mu nie wyszedł, w tej linii, która mu nie wyszła. Którą on jakby już jest na tyle pewien swojego warsztatu, że potrafi ją odpuścić, potrafi po prostu zaakceptować to, że tak mu nie wyszło i idzie dalej. I jak wy jesteście tolerancyjne wobec takich właśnie linii, które nie wyszły? To znaczy, już Mira wspomniała o tym chyba, że... bo ty jakoś tak powiedziałaś, że nawet jeżeli nie jesteś do końca zadowolona, to już wiesz, że rysowanie komiksu polega na tym, że nie wraca się cały czas do tej samej linii, która nie wyszła. Jakby ja przechodziłam przez takie różne etapy. Najpierw po prostu się starałam jak najstaranniej rysować i tak dalej, jakieś te moje pierwsze ilustracje, jak jeszcze byłam w szkole, to uważałam, że one muszą być perfekcyjne. A kiedy parę lat temu stwierdziłam, że zacznę rysować komiksy, to musiałam się nauczyć tego braku perfekcjonizmu, czyli musiałam się nauczyć, żeby narysować, nie wiem, na przykład kilkadziesiąt stron komiksu, to ja je muszę usiąść i muszę je narysować. One będą niedoskonałe, będą nieidealne, nie będą takie jak chcę, nie będę z nich zadowolona, bo ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o stronę wizualną, to zazwyczaj nie jestem zadowolona, bo te moje rysunki są strasznie proste, ja nie potrafię wielu rzeczy narysować, często tam nie ma tła w ogóle, ja strasznie krytycznie patrzę na to, co ja robię. A z drugiej strony po prostu, żeby narysować komiks, tego trzeba narysować od początku do końca. I najważniejsze to być zadowolonym już, jak się odbiera ten ostateczny produkt z drukarni, to dla tego momentu, to po prostu trzeba dążyć do tego momentu ostatecznego i tak naprawdę nie patrzeć na te drobne potknięcia i tak dalej, tylko już do przodu. Tak? To masz takie podejście, Steve Jobs powiedział, że prawdziwy artysta dostarcza. No nie wiem, no chodzi o to po prostu, że żeby przebiec maraton, na przykład, nie wiem, tam 20 km, nie wiem, bo ile są maratony, to trzeba przebiec 20 km, 32, 42, a nie patrzeć na to, że pierwszy kilometr to się przebiegło trochę krzywo, więc teraz się cofnę do startu i przebiegnę jeszcze raz i się nauczę perfekcyjnie biegać ten pierwszy kilometr, ale nigdy nie przebiegnę tych 42. Chodzi o to, żeby po prostu, jeżeli chce się coś zrobić, to trzeba to po prostu zrobić od początku do końca, co jest strasznie trudne i ja dopiero to odkryłam tak naprawdę niedawno. Parę lat temu, jak zaczęłam rysować te komiksy, one mnie wiele nauczyły też, nie wiem, o życiu. Bardzo bym chciał opanować tę umiejętność. Ja jestem takim człowiekiem, który siedzi cały czas na tym pierwszym kilometrze. Ja jeszcze nie opanowałam tak naprawdę, bo nie wiem, bo nie jestem Tomaszem Rządzielą, który rysuje stronę ze stroną i żyje tym. No ale już tam kilka komiksów zrobiłam i jest to fajne uczucie, taka satysfakcja, nie? I na te drobne błędy po drodze, wiadomo, że się patrzy, ja będę je widzieć, te błędy, i będą mnie dręczyć, no ale tak jest, tak już jest po prostu. Mira? Przyznam, że już nie do końca pamiętam, jakie było pytanie, ale generalnie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała Karolina. To znaczy też przy okazji tego, co mówiła Karolina, to mi się przypomniało zdanie, które powiedziała koleżanka, o ile pamiętam, to Zwyrka chyba mówiła, która też tutaj jest, że lepsze jest skończone niż doskonałe. I to właśnie mi się skojarzyło, przypomniało przy okazji tego, co mówiłaś. Aha, bo było pytanie właśnie o podejście do błędów, tak? Ja zrobię błąd i rysuję dalej. Nie mam czasu. Bodajże się rysuje na ostatnią chwilę, tak? Więc nie mam po prostu czasu na to, żeby się przejmować tym i wiem, że jeśli ja się zacznę tym przejmować, to właśnie nie skończę, tak? Tu nie wiem, myślę, że chyba nie mam tutaj nic więcej do dodania, oprócz takiego, bo Karek nawet już... Ale w ogóle fantastyczne jest wyznaczenie sobie deadline'ów, czyli tak. Muszę coś zrobić do tego i tego terminu. Ja tam na przykład mam jakieś tam swoje plany na Pyrkon, no to robię wszystko tak, żeby zrobić na ten konkretny termin. Bo tak, bez deadline'ów to w nieskończoność się robi i się w ogóle nie robi. Zdecydowanie, tu się też zgadzam. Ja z wiekiem przyszedłem taką umiejętność ignorowania swoich własnych deadline'ów. Już tak od, od,
odkryłem w sobie, że mój własny deadline nie jest takim prawdziwym deadline'em, że mogę go rozliterować. Ale no, są imprezy i jak na imprezę się planuje premiery, to nie ma zmiłuj wtedy. I trzeba po prostu zrobić. No właśnie, jak ważne są dla Was imprezy? Jak ważny jest dla Was kontakt z ludźmi, wychodzenie ze swoimi pracami, spotykanie się? No to ja tak jak mówiłam, to ja zostałam jakby wprowadzona do świata komiksów przez znajomych i tak naprawdę przez to, że odkryłam to środowisko i odkryłam tych kolorowych ludzi, to dlatego zaczęłam robić komiksy. Zaczęło się od projektu 24, gdzie przez 24 godziny musimy narysować 24 strony komiksu i my się nawzajem mobilizujemy, razem siedzimy w sali. Jest taka wspólna energia, wspólne mobilizowanie się i tak naprawdę to środowisko komiksowe jest bardzo ważne. My się nawzajem, nie wiem, my tak naprawdę tworzymy taki nasz świat, nawzajem tam się inspirujemy, uczymy się, dowiadujemy się czegoś. Z kim? Z kim? Kim się trzymasz? Myślę, że twoja ekipa. To, że środowisko tak zwane komiksowo, no to jest taka rodzina po prostu. Po prostu środowisko komiksiarzy jakoś tam nawzajem się mniej więcej znamy, kojarzymy i trzymamy za siebie nawzajem kciuki, kupujemy nawzajem swoje własne komiksy. I te imprezy komiksowe to tak naprawdę to są ludzie, nie? To są ludzie, którzy podchodzą do stoiska, mówią fajne rzeczy. Też nie tylko inni komiksiarze, ale też ludzie tak dodają tę energię, mobilizują. I gdybym się miała zamknąć we własnych czterech ścianach tylko z rysowaniem, to by nie było takie fajne dla mnie. Ja akurat bardzo lubię ludzi, ludzie mi dodają energii i ja tworzę dla ludzi, tworzę dzięki ludziom. Jak ja siedzę na stoisku, tak jak na przykład dzisiaj, to ja jestem super zmęczona i tak dalej, ale to ludzie mi jakby więcej dają niż ja im, bo oni mi dają energię, oni mi dają siłę. I taka energia tak naprawdę mnie nakręca i wiem, że ja tworzę dzięki tej energii, nie? Także to żyje dzięki temu, ta twórczość. Mira, to by co dano? No ja przede wszystkim czuję ogromną radość, kiedy widzę, że moja twórczość sprawia komuś radość, tak? Że jeśli ktoś mówi, że się dobrze bawił przy komiksie, czy że bardzo, nie wiem, mu się podobają naklejki, które zrobiłam, to są takie drobne momenty, ale to bardzo cieszy, że po prostu to nie jest takie, że to właśnie tylko ja się z tego cieszę, że to robię, że jestem mniej lub bardziej z tego zadowolona, tylko że właśnie jest tutaj jakaś reakcja z drugiej strony, tak? I też tak jak Karolina mówi, no i mimo że ja na przykład, tak jak mówiłam wcześniej, staram się jakoś stworzyć, nazwijmy to dla siebie, chociaż to jest takie też bardzo, bardzo, bardzo ogólne stwierdzenie. I nie zawsze może do końca to takie prawdziwe właśnie w tym sensie, że kiedy ludzie odbierają tą twórczość, to jest właśnie coś niesamowitego i to też dodaje tej energii, no bo wtedy po prostu widać, że to tworzenie ma jakiś sens, że jest po coś, a nie tylko, że gdzieś tam ja sobie coś narysuję i to schowam do szuflady czy segregatora i nikt tego nigdy nie zobaczy. No a przy okazji jest to też poznawanie ludzi. Zarówno czytelników, odbiorców, ale też innych komiksiarzy. No i dzięki tym imprezom właśnie mi się udało część osób poznać. No ja jestem w sumie też bardzo osobą taką nieśmiałą, więc nie mam też łatwości w nawiązywaniu kontaktów. Ale parę osób udało mi się poznać i bardzo się z tego cieszę. Ale wydaje mi się, że jest takie przekonanie, że środowisko komiksowe jest zamknięte. Zgadzasz się z tym, czy nie? Nie. Nie, chyba nie. To znaczy, ludzie są w ogóle różni, tak? I zarówno w świecie komiksowym, jak i wśród innych ludzi są na pewno ludzie bardziej otwarci i bardziej zamknięci. Ja myślę, że miałam tą przyjemność trafić na tych otwartych, więc tutaj myślę, że nie można powiedzieć, że jest zupełnie zamknięte to środowisko, tak? Bo jednak mimo że ja, tak jak zawsze mówię, nie jestem jakaś tam za bardzo znana, ale jednak zostałam jakoś tam powitana w tym środowisku, no skoro już w zeszłym roku miałam spotkanie, teraz też mam spotkanie, to chyba znaczy, że jednak to jest szansa na to, żeby się tutaj jakoś pojawić i nie bać się tego, że nie wiem,
że się nie nadaje, że to jest może za wcześnie, żeby po prostu ktoś to zauważył, żeby ktoś nie zauważył. Tutaj w ogóle nie ma tutaj w ogóle atmosfery rywalizacji i konkurencji. Nigdy rzeczywiście się z tym nie spotkałam w środowisku komiksowym. Tylko na przykład nawet mamy grupy na Facebooku, gdzie się nawzajem mobilizujemy, wspieramy, piszemy posty na przykład, no ile dzisiaj kadrów narysowaliście, albo ktoś pisze, że no ręka boli, się źle czuje, jakieś takie, no właśnie, na przykład, nie wiem, no mobilizujemy się nawzajem, że ktoś mówi, żeby chciał zacząć rysować, to tam, no ja na przykład bardzo dużo się o innych ludzi dowiedziałam przez rozmowy z innymi ludźmi, naprawdę tutaj jest bardzo duża otwartość, bardzo, bardzo, jest fajnie, polecam. A to, co jest takie najbardziej uderzające w swojej twórczości, Karolina, to jest to, że te takie poważne tematy ubierasz w też dziecinną formę. Jaki jest pomysł na tym? Skąd taka stylistyka? Znaczy, no to jestem po prostu ja. Ubieram się na kolorowo i generalnie jestem bardzo wesoła, ale tematyka, która dla mnie osobiście sama jakby w komiksach szukam poważnej tematyki. Chciałabym tam odnaleźć odpowiedzi na jakieś pytania. Chciałabym, żeby te komiksy jakoś tam mi może pomogły, albo żebym ja się w nich mogła odnaleźć. Chciałabym, jak czytam komiks, coś przeżyć, coś doświadczyć. Czyli raczej interesuje mnie tematyka poważna. Natomiast kocham kolor, raczej jestem osobą optymistyczną i jakoś wydaje mi się, że z jednej strony to jest po prostu moja natura, no nie umiałabym chyba inaczej tego przedstawić, a z drugiej strony nie ukrywam, że jest to specjalny taki zabieg kontrastu, czyli poprzez kontrast można dużo więcej pokazać. Na przykład właśnie przez bardzo wesołe rysunki kolorowe i to, że moje postacie na tych bardzo depresyjnych komiksach są zawsze uśmiechnięte, ludzie mi zawsze mówią, że w oczach tych uśmiechniętych postaci widać pustkę. Także to jest to połączenie depresji z taką bardzo wesołą nutą. No, jest to taka czarna komedia, taki mój ciężki humor. Nie wiem, no jakoś się odnajduję w tym. Jakoś tutaj fajnie jest pokazać ciężki temat w lekki sposób. Dużo jest polskich filmów, które pokazują ciężki temat w ciężki sposób i one są tak ciężkie, że no nie jest to fajne. Także ja lubię jednak takie w lekki sposób, jak coś ktoś próbuje pokazać, nie? To wtedy łatwiej się to po prostu czyta. Tak, poza tym nawet mi się też wydaje z tego, co zaobserwowałam, że jeśli jest jakaś historia, nawet jeśli ona jest poważna, to fajnie jest, czy to film, czy komiks, czy książka, fajnie jest, kiedy jednak są jakieś takie momenty, gdzie odbiorca może odetchnąć, gdzie nie jest znowu dobijany jakimś tam takim poważnym, strasznym i dołującym, tylko właśnie następuje jakiś taki moment, gdzie może odetchnąć, zaczerpnąć tego powietrza i potem z nową energią dalej być się dobijany, ale już ma tą energię, tak, z powrotem. Więc to tutaj też myślę, że to w jakiś sposób może podobnie działać. No ale poza tym takie jest trochę życie, że z pozoru się może wydawać, że coś tam jest fajne, wesołe, kolorowe, a tak naprawdę większość tematów mamy tak naprawdę w naszym życiu przemilczanych. W większości ciężkich tematów tak naprawdę nie poruszamy i o większości rzeczy tak naprawdę w ogóle nie mówimy, tak naprawdę w ogóle nie potrafimy między sobą jakoś tak rozmawiać o tych takich rzeczach. Także w tych swoich komiksach staram się pokazać to, ten taki kontrast, że z pozoru wszystko się wydaje fajne, wesołe, a tak naprawdę pokazuje tematy, o których się nie mówi, a które są. Może to jest dosyć takie ciężkie, ale no, też się spotkałam z opinią, że moje komiksy, że mój humor jest ciężki jak cegła, którą daje się w twarz, po prostu w twarz. No niestety, no nie wiem, no taki mam, tak panu. Mira, z kolei u ciebie w twoich komiksach to, co mnie najbardziej fascynuje, to jest bardzo eklektyczne inspiracje, że tak wydarzy, bo z jednej strony manga, z drugiej strony gotyk, to nie jest to coś, jakby czego się spodziewałem, gigant z mojej komisji. Skąd taka różnica? Znaczy, ja jestem z wykształcenia historykiem sztuki i ja zawsze sztuka w jakiś tam sposób była w moim życiu. Bardzo zaczęłam się interesować, mając około tam 12-13 lat, ale zawsze w
wcześniej, na przykład kiedy gdzieś na wakacje jechałam z moją mamą, to moja mama zawsze mnie zabierała gdzieś do takich muzeów. I to nie było tak, że ja taka mała byłam tylko z nudy muzeum znowu, tylko mama mi potrafiła jakoś tak powiedzieć, że o, to było ciekawe. Czy to na przykład, nie wiem, interesowałam się od dziecka mitologią grecką, czy egipską, czy jakimiś takimi właśnie tematami. Lubiłam smoki i rycerzy, tak? Więc zawsze jakoś te takie klimaty historyczne były w moim życiu, były te zainteresowania. Natomiast w którymś momencie mojego życia zaczęłam się też interesować mangą, bo po prostu przypasowała mi ta estetyka, przede wszystkim ekspresja charakterystyczna dla twórczości mangowych artystów. No i któregoś razu pomyślałam, że ciekawie i zabawnie z mojego punktu widzenia przynajmniej byłoby stworzyć właśnie taki komiks, który będzie tutaj łączył te dwie rzeczywistości, które lubię. No i na koniec chciałbym, żebyście opowiedziały trochę o tych projektach, które teraz realizujecie. Czyli ten komornik dusz, który się doczeka drugiego tomu i Zuza i Zosiemka. Komornik dusz będzie miał jeszcze drugi tom, który będzie zakończeniem historii. Co tutaj mogę dużo powiedzieć o tym? No, będzie to kontynuacja tego klimatu z pierwszego tomu. Pojawią się bohaterowie z pierwszego tomu. Na kiedy planujesz to? Na kiedy? Tak dosyć ambitnie miałam zaplanowane, żeby jeszcze w tym roku się pojawił, w listopadzie, ale czy mi się uda, no może jeśli przestanę być leniwa, to może wtedy mi się uda, tak? Jeśli mi się nie uda, no to mam nadzieję, że za rok tutaj znowu. Jeszcze cały czas jesteś na takim etapie, że czujesz tutaj nową historię i... Tak, jak najbardziej, chociaż już czasami myślami wybiegam do następnej historii, którą chcę stworzyć, a która siedzi w mojej głowie oczywiście z dużymi zmianami, jakoś tak mniej więcej od 13 roku życia. Tak? Tylko oczywiście już zupełnie inaczej to wygląda wtedy, kiedy miałam 13 lat, ale tak, to jest jakby coś takiego, co chciałabym też w końcu stworzyć, ale to dopiero jak skończę komornika. Bo nie chcę zaczynać teraz w środku, tym bardziej, że wiem, że długo mi zajmuje rysowanie, więc najpierw chcę skończyć jedno, a potem się zabrać za następne. Karolina? No to tak, bo ty się zapytałeś o Zuzę i Zosieńkę, to jest mój komiks internetowy, którego zrobiłam dwa rozdziały dostępne w internecie. To jest taki komiks o dwóch siostrach. Też on dotyka takiej ciężkiej tematyki, pokazuje problemy, z którymi borykają się dziećmi, o których nikt nie mówi. Natomiast ten komiks miał mieć w założeniu do 10 rozdziałów, ukazało się dwa i może dokończę, znaczy ja planuję dokończyć to w tym roku, natomiast po drodze mam jeszcze inne projekty. Na fanpage'u mam w tej chwili, nie wiem, 60 co najmniej tych takich jednostronnicowych komiksów, które chcę wydać. Możliwe, że na Pykon dorysować jeszcze dodatkowe strony, których nie mam w internecie. Oprócz tego, no i to będzie taki mój największy projekt komiksowy, bo to będzie kilkadziesiąt stron w kolorze. Myślę nad tym, czy nie założyć zbiórki na ten cel, na stronie wspieram to, zobaczę, bo jeszcze nie robiłam tego nigdy. Oprócz tego chcę, teraz akurat dokończyłam niedawno rysowanie kilku stron do antologii, która pokaże się na krakowskim festiwalu komiksu. To jest antologia o różnych potworach bieszczadzkich, tam z mitologii słowiańskiej. Będzie właśnie teraz do kupienia na krakowskim festiwalu komiksów jako antologia potworów Eustachy. To tam kilka stron jest moich. Oprócz tego teraz rysuję strony do antologii o tematyce ekologicznej. To jest antologia owiana trochę mgłą tajemnicy, ale będzie to największy projekt komiksowy, w jakim w życiu brałam udział. To będzie wielka antologia w bardzo dużym nakładzie, z której cały dochód przeznaczony jest na cele ekologiczne. No to już mogę zapowiedzieć, że to będzie takie wow, duże, ale jeszcze to jest takie trochę owiane mgłą tajemnicy. Bardzo dużo komiksiarzy w tym bierze udział, to będzie gruba taka cegiełka kolorowa, także zapowiada się spoko. Jestem w trakcie rysowania tego, mam deadline do końca marca, więc na razie skupiam się na tym. Już mam kontury, jeszcze kolory tylko.
Oprócz tego, no właśnie tych projektów komiksowych jest kilka, bo zanim się zabiorę za Zuzę i Zosieńkę, to jeszcze mam do końca czerwca, robię taki projekt, taki trochę z gatunku horroru, robię taki trochę to książkę, trochę to komiks, skierowaną do rodziców, dotyczącą, tematyka dotyczy pewnego zaburzenia żywieniowego występującego u dzieci. Jeszcze o tym nigdy nie mówiłam, nie pisałam, także tak, ale już mam szkice i muszę to zrobić, bo ja to robię w ramach dyplomu na studia, który i tak już przełożyłam, magisterskiego. Także to, no mówię, taki horror kierowany do rodziców o tematyce tam zaburzeń związanych z jedzeniem, z odżywianiem się. I jeszcze jak to wszystko w końcu skończę, to jeżeli nie rzucę wszystkiego i nie wyjadę Bieszczady, to wtedy się zabieram też za Zuzę i Zosieńkę oraz za tłumaczenie mojego fanpage'a na angielski. Także trochę tych projektów mam na tą pierwszą połowę roku, a to tylko pierwsza połowa roku. Także tak, nie wiem co będzie w drugiej połowie roku jeszcze, zobaczymy. No dobra, to tyle ode mnie. Jeszcze chwilą. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Zapraszamy na nasze stoiska, ponieważ będziemy tam siedzieć do 20 i sprzedawać nasze komiksy. 18. 18? Nie mam pojęcia. Ale zapraszam.